sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving in every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving in every moment thine. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznijmy o radość wieczną dla naszego brata Karola Gnida, tak jak rozpoczynamy wszystko w imię Boga, w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest, zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem przez chrzest
kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo pojąć nie może i opruch mizerny przed tą możnością z wojskiem aniołów klękam z radością i opruch mizerny przed tą możnością z wojskiem aniołów klękam z radością. To Stwórcę swego miarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję, cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały. Teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem sprawowali tę najświętszą ofiarę za naszego brata Karola Gnida o radość wieczną dla niego w domu Ojca. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który nam przygotowałeś mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawie, by mocą tej tajemnicy Twój sługa Karol, który zasnął w Chrystusie, przez Niego dostąpił radości zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Siądźcie, wysłuchajmy pierwszego czytania. Proszę bardzo, podejście do podium. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na tej górze ucztę dla wszystkich ludów. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W krainie życia ujrzę dobroć Boga, w krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogóż miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Pan w krainie życia, ujrzę dobroć Boga. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przybywać w Jego domu, abym skosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę bowiem, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi, oczekuj Pana. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Bo to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu nie będzie dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus rzekł do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźcie na chwilę. Pozwólcie, że złożę wyrazy szczerego i głębokiego współczucia najbliższej rodzinie, niestety już świętej pamięci. To jest właśnie tytuł, który człowiek otrzymuje po odejściu z tego świata. Świętej pamięci. Kiedyś właśnie profesor Tischner mówił, że są tytuły doktorów, profesorów, docentów,
a później wszystkie tytuły znikają i tylko zostaje jeden, świętej pamięci. Cóż, życie jego zakończyło się przedwcześnie, dlatego też na pewno ból rozrywa wasze serce. Ten ból jest zrozumiały, ponieważ chcielibyście zatrzymać go jak najdłużej przy sobie, żeby był, uczestniczył w waszym życiu, w tych różnych chwilach, które przeżywaliście razem, a jeszcze więcej na pewno jest przed wami. I niestety tak się już nie stanie. Nie będzie obecny. Nie będzie obecny fizycznie, ale wierzymy, że będzie w sposób duchowy. Te wyrazy współczucia kieruję pod adresem kochanej żony Anny, którą poślubił 7 listopada 81 roku w Chyżnym, w parafii świętej Anny, gdzie dzisiaj również sprawowana jest ofiara mszy świętej w łączności z nami tu w kościele świętej Faustyny Kowalskiej. W Chyżnym przyszedł na świat 20 października 52 roku. Te Chyżne było tak jemu bliskie. W Chyżnym też przychodziły na świat dzieci, Maria, Marcin, Anna, składam wam wyrazy współczucia. Z Chyżnym związane było jego życie, tam wracał, kochał to miejsce, nawet jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych, to ciągle myślał o Polsce, do Polski wracał bardzo często, każdego roku i z Polską miał wiele planów, pięknych planów, na pewno gdyby żył, one mogły się zrealizować, przynieść wiele radości i wam, całej rodzinie, wszystkim. Cóż, tak się nie stało. Przyszedł smutny dzień. Dzień po tym wszystkim, co przeżyliście razem, po jego pracy, trudach, czasami na podwójne zmiany, żeby zabezpieczyć byt. Przed smutny dzień. Odejście jego z tego świata w szpitalu Christ Hospital 12:55 rano 29 października w piątek. Więc to jest ten dzień, który zostanie w waszej pamięci na zawsze. Chwila, która zostanie w pamięci na zawsze. Pożegnać męża kochającego ojca jest zawsze bardzo trudno. Dzisiaj, w dzień 2 listopada, kiedy faktycznie wszyscy ludzie gromadzą się, szczególnie Polacy, bo to w naszej polskiej tradycji jest bardzo szczególny, na cmentarzach, żeby wspominać swoich bliskich, zmarłych, wy udacie się z trumną waszego męża i ojca i przyjaciela na cmentarz, żeby jego ciało pogrzebać w grobie. Pięknie, że najbliższej rodzinie towarzyszy i dalsza rodzina. I tu wyrazy też składam wyrazy współczucia pod adresem Stefana i Anny Drost i również Maryi i Stefana i również przyjaciół Eugeniusza Capiak, Franka Haberny, Stefana Czop, Józefa Niedzielskiego, Milana Capek, wszystkich przyjaciół, tak wielu i z pracy jego i sąsiedztwa, których spotkał, których ujął za serce poprzez swoją dobroć, życzliwość, otwartość, miłość, ale poprzez to, że był taką złotą rączką. Potrafił wszystko, co zepsute, nareperować, potrafił pięknie grać, tak, potrafił bawić, więc człowiek utalentowany i rzeczywiście aż szkoda takiego talentu, że już nie będzie wśród nas. A cóż, najważniejsze jest to, że córka Anna, która zaplanowała swój związek małżeński z Tomkiem, które tu nam tak pięknie przeczytał drugie czytanie 7 maja, właśnie czekała, kiedy tata przyprowadzi ją przed ołtarz. To się już nie wydarzy. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko obchodzą. Właśnie czytałem zeznanie młodego chłopaka, syna, który stracił ojca i tak pisał z wielkim żalem. Żałuję każdego momentu, kiedyśmy się pokłócili, kiedyśmy posprzeczali, kiedyśmy nie spędzili w radości, ponieważ ze śmiercią mojego kochanego taty wszystko już na zawsze minęło i nigdy nie wróci, ale żyję nadzieją spotkania mojego taty w domu ojca. Tak, moi drodzy, żyjcie nadzieją spotkania w domu ojca. My nie jesteśmy ludźmi niewierzącymi. My jesteśmy ludźmi należącymi do Chrystusa.
domu Ojca naszego jest mieszkań wiele. Tak, Pan Jezus tak pocieszał apostołów, a ja dzisiaj słowami Chrystusa. Niech się nie trwoży serce wasze. Ból rozrywa wasze serca, ale niech wiara będzie jeszcze mocniejsza, jeszcze piękniejsza, mimo wszystko. Idę, powiedział Pan Jezus do apostołów, przygotować wam miejsce i przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. To tylko kwestia czasu, kiedy i my będziemy odchodzili z tego świata. Śmierć osoby bliskiej jest również okazją zastanowienia się nad sobą. Też jestem śmiertelny, też będę umierać. Nie będę tu wiecznie na tej ziemi. Na ziemi jest to czas bardzo krótki. Wieczność to jest coś, co się zacznie, nigdy nie skończy. Jak do tej wieczności się przygotowuję? Wczoraj właśnie na internecie przeglądałem nazwiska osób, które odeszły z tego świata przedwcześnie. Jakże wielu właśnie tych zmarłych. Niektórzy zmarli w sposób naturalny, niektórzy zginęli w wypadkach, niektórzy popełnili samobójstwo nawet, niektórzy z ciężkich chorób, każdy w inny sposób. I chociaż byli słynni, bogaci, świat się przed nimi otwierał. Okazało się, że dopiero życie się zaczyna i nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że śmierć stoi już za rogiem. Życie człowieka, moi drodzy, to nie tylko to, co nas otacza. To nie ta materia, która nas bardzo często cieszy. Nawet najbliższa rodzina. Życie przede wszystkim w pełni osiągniemy, kiedy zjednoczymy się z Bogiem w domu Ojca. I tam będzie pełnia życia i pełnia szczęścia. To jest właśnie niebo. Niebo jest celem naszych dążeń. Tam właśnie chcielibyśmy być przez całą wieczność. Jezusem Chrystusem, Matką Najświętszą, Bogiem Ojcem, Duchem Świętym, wszystkimi świętymi. Wczoraj celebrowaliśmy w Kościele Dzień Wszystkich Świętych. Czyli tych, którzy osiągnęli już niebo. Niektórzy są kanonizowani, niektórzy beatyfikowani, tak jak nasz słynny prymas tysiąclecia, którego relikwie tutaj spoczęły w naszym parafialnym panteonie, obok relikwii świętego Jana Pawła II. Ale wiemy, że jest tysiące, mamy miliony ludzi, takich właśnie jak Karol, którzy nie będą przez Kościół beatyfikowani. Nawet proces najprawdopodobniej się nie rozpocznie. Ale co jest najważniejsze? Że te dobre osoby, które świadczyły dobro, miłość, które szły przez życie z wiarą, nadzieją, które kochały Pana Boga i ludzi, będą kanonizowane przez samego Boga. Osiągnięcie szczęścia wiecznego to jest ta właśnie kanonizacja. Właśnie tu Tomek, przyszły mąż Ani, tak pięknie przeczytał z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Nikt z nas nie żyje dla siebie, ani nie umiera dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeśli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, i śmierci należymy do Pana. Nasz brat Karol właśnie należał do Pana. On wiedział, że jego życie jest w ręku Boga. A szczególnie, kiedy pamiętam, odwiedziłem go po raz pierwszy w szpitalu, kiedy go namaściłem i przygotowałem do wieczności, zdawał sobie sprawę z tego, że u Boga wszystko jest możliwe, i życie, i śmierć. I że śmierć może też przyjść, też może nastąpić. I on do tej śmierci się przygotowywał. Myślę, że przez 4 miesiące swojego cierpienia, które spowodowane było chorobą raka, przeszedł na tą drugą stronę jako męczennik. Człowiek, który nie doświadczył choroby, nie doświadczył cierpienia, nie pozna tego do końca, czym tak naprawdę cierpienie jest. Cierpienie też ma swoją wartość, ono jest oczyszczające, jeśli człowiek przyjmuje je z pokorą. Bo wiadomo, są ludzie, którzy z cierpieniem walczą, a są ludzie, którzy nawet w największym cierpieniu nie wypowiedzą jednego złego słowa. Przyjmują je z wielką pokorą. Takim wzorem, moi drodzy, dla nas wszystkich jest na pewno nasz Pan Jezus Chrystus,
który konając na krzyżu nie rzucał obelg na swoich oprawców, ale z miłością wypowiadał słowa. Konając, dusząc się, konając upływu krwi, braku powietrza, przez wiele godzin wypowiadał słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A kiedy przyszedł moment, Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mojego. To są chyba słowa, które każdy z nas powinien wypowiedzieć w chwili śmierci swojej, kierując się wiarą. Tą wiarę Karol wyniósł z domu rodzinnego, od swoich rodziców Joanny i Karola, których też dzisiaj wspominamy i wierzymy, że po tej drugiej stronie, chociaż tutaj jest smutek, po tej drugiej stronie będzie radość. Radość ze spotkania właśnie i z rodzicami, i siostrą Jelą Piotrowską, wszystkimi, którzy są już po tej drugiej stronie granicy naszego życia. A my żyjemy tą nadzieją, że tam również kiedyś dołączymy. Życie wieczne i szczęście wieczne nie jest tylko dla jakichś wielkich herosów, których życiorysy są zapisane w martyrologium rzymskim. Każdy z nas jest przeznaczony do świętości. I taki dzień jak dzisiaj powinien nam jeszcze to bardziej uzmysłowić. Chociaż jestem śmiertelny, chociaż ciało moje spocznie w grobie, to Panie, nie pozwól, aby moja dusza nie mogła dotrzeć do spotkania z Tobą. Daj mi swoją łaskę, chociaż będę iść przez życie, przez wzlot i upadki. Tak jest, jesteśmy ludźmi słabymi. Za chwilę udamy się po tej mszy świętej na cmentarz, gdzie złożymy doczesne szczątki tylko naszego brata Karola Gnida. Nie wszystko spocznie w grobie. Jego dusza jest nieśmiertelna. Kiedyś właśnie mój sąsiad, który był właścicielem European Deli, pan Józef Rudziński, który żyje do dnia dzisiejszego, jako młodzieniec, któż młodzieniec każdy, czy dziewczyna, myślą o zamąż pójściu, o szczęściu, założeniu rodziny. I on też tak myślał. Ale czekała go poważna operacja. Podczas tej operacji jego serce się zatrzymało. Był to moment, kiedy jego dusza wyszła z ciałem. Był zdziwiony, mówi: to, co przeżyłem, nie da się zapomnieć. Kiedy ciało moje leżało, lekarz pokazywał na monitor pracy, że serce już nie pracuje. Wołał wręcz, krzyczał, żeby jak najszybciej zorganizowano aparaturę do elektrowstrząsów. A ja na to wszystko patrzyłem z góry, na te pielęgniarki, na tych znegrowanych lekarzy i widziałem moją rodzinę, która oczekuje na wynik operacji. I później przez sufit, przez dach uniosłem się i biegnę w kierunku ogromnej jasności. Tą jasność mogłem porównać tylko do wielkiej miłości, która miała mnie ogarnąć. Dzisiaj mogę powiedzieć, że pewnie to był Bóg, ale widziałem tylko ogromną jasność i byłem już tak blisko. I wcale nie dbałem, mówi, niech ksiądz to powie, wcale nie chciałem wracać do mojego ciała. Nie chciałem. Kiedy patrzyłem nawet na rodzinę, nie chciałem wracać do mojego ciała, ponieważ wiedziałem, że ta jasność to moje najwyższe szczęście. Właśnie rozpoczęto elektrowstrząsy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ci, którzy pracują tu w medycynie, to wiedzą, że za każdym razem są mniejsze szanse uratowania człowieka. I serce nie ruszało. Lekarz był bardzo zdenerwowany. Szósty, siódmy, nie rusza serce. Lekarz jeszcze bardziej jest zdenerwowany. Dopiero za ósmym elektrowstrząsem serce ruszyło. Lekarz wykrzyknął: mamy go. A mówi: to ja, co leciało w kierunku jasności, się zatrzymało i biegnę z powrotem, jeszcze z większą szybkością i zastanawiam się. Nie mam rąk, nie mam nóg, nie mam ciała, nie mam nic, a wszystko widzę, słyszę i czuję. Kim ja jestem? Proszę księdza. Mówił Józef Rudziński, siedząc u nas w jadalni na plebanii świętej Konstancji.
To pytanie zadaję sobie praktycznie codziennie. Kim tak naprawdę jest człowiek? Czy tylko to ciało? Ciągle ludzie nam podkreślają, naukowcy, że Pana Boga nie ma. Proszę księdza, gdyby oni tego doświadczyli, czego ja doświadczyłem, na pewno by tak nie mówili. Człowiek to, moi drodzy, przede wszystkim dusza nieśmiertelna. I my naszemu bratu Karolowi życzymy tego radosnego spotkania w domu Ojca, aby jego miłość, jego światło, jego dobroć go ogarnęła. Jestem przekonany, że ta miłość, która łączyła was z Nim, ona nie będzie zerwana całkowicie. Jestem przekonany, że wy będziecie z miłości modlić się za Niego, aby ten cel swojego dążenia osiągnął jak najszybciej. I jestem przekonany, że On również z miłości do was będzie wam wypraszał wiele łask. Takich, moi drodzy, przykładów ojców, matek, bliskich, którzy odeszli do wieczności, którzy wstawiają się w intencji swoich dzieci, swoich bliskich, jest bardzo wiele. I będziecie doświadczać. Czasami może będzie trudno wam aż wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. A to kochany tata będzie czuwał nad wami, żeby wam nic złego się nie wydarzyło. Niech Pan więc, nasz miłosierny, który oddał za nas swoje życie i pragnie naszego szczęścia na całą wieczność, nie tylko na krótkie jakieś życie, ale na całą wieczność, przygarnie naszego brata Karola do radości Królestwa Niebieskiego. Niech mu wybaczy wszystkie grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Boga. Was wszystkich niech prowadzi drogami zbawienia, abyście jeszcze pełniej zrozumieli, kim jest człowiek, po co tu żyjemy, dla kogo umieramy, po co umieramy i gdzie jest cel naszych dążeń. Amen. Panie Boże, zapłać. Powstajmy. Przez Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i wszystkich ludzi pragnie doprowadzić do chwały zmartwychwstania, polecajmy Bogu nasze ufne prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił całemu światu nadzieję zmartwychwstania w Chrystusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich grzeszników, aby odmienili swoje życie i całą ufnością złożyli w miłosierdziu Pańskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia i doświadczenia życiowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego Karola Gnida, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mógł uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodzinę i najbliższych zmarłego Karola, aby w tajemnicy świętych obcowania znaleźli pociechę i nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej Eucharystii, abyśmy pamiętali, że po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitw swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Siądźcie. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nie leś krzyża snój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem. Tulisz w ojcowski płaszcz,
chroniąc mnie w nim. Ty w sercu moim drwasz z miłością z twórcy ziem. Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Módlcie się, siostry i bracia, by naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Karola i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Jezu, ja wierzę w Ciebie. Jezu, ja wierzę w Ciebie. Jezu,
Jezu, ja wierzę w Ciebie. Jezu, ja wierzę w Ciebie. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jezu, ja wierzę w Ciebie. 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 Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym kardynałem Błażejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, Karolu Gnida, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o wszystkich naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętą Faustyną Kowalską, świętą Janą de Chantal, świętym Kamilem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela, posłuszni Jego słowom, ośmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój mój zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie teraz znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech nas czego na życie wieczne. Popatrz, jak prędko mija czas. Życie Twe też przeminie wraz. Życie to jedno, które Bóg Ci da. Wszystko przeminie tak jak sen. Troski, kłopoty skończą się. Powiedz, szczęśliwym będziesz Ty. Powiedz, czy Ty Jezusa znasz? Pomyśl, On szczęście wieczne ma. Pomyśl, jak spędzać życia czas. Pomyśl, gdy życia skończysz bieg, przejdziesz na tamten drugi brzeg. Powiedz, szczęśliwym będziesz tam. Może jest smutna dusza Twa, może pokoju jest w niej brak, może tęsknota dręczy Cię. Przyjdź do Jezusa cudnych ran. Powiedz, co Ciebie gnębi tam. On Ci swe szczęście, radość da. Pomyśl, gdy życia skończysz wiek, przejdziesz na
tamten drugi brzeg. Powiedz, szczęśliwym będziesz tam. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Jesteś błogosławiona, chroni nas od ciężkich losów zmian. Bądź naszą tarczą, bądź obroną, gdy noc zasnuje snem wieki. Ochraniać racz od przygody złej. O Mario, udziel nam opieki. O Matko, wciąż ratuj dzieci se. Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Karol, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Za chwilę nastąpi ostatnie pożegnanie tu w kościele, później udamy się w drogę na cmentarz, żeby złożyć tylko doczesne szczątki naszego brata Karola. Wierzymy, że jego śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia, że dołączy do grona zbawionych, że święty Jan Paweł II, który też nosił to piękne imię Karol, wyprosi mu też tę łaskę zbawienia wiecznego. Cóż, Bóg zapłać wszystkim za udział w tym smutnym obrządku tu w kościele, rodzinie, przyjaciołom, wszystkim z klubu również Chyżne, a tutaj z panom posługującym zgromadzenia Zmartwychwstania, organiście, również mistrzowie Eucharystii, wszystkim, którzy przybyliście, złożyliście wyrazy współczucia rodzinie. No i oczywiście Damar Kamiński Funeral Home, który was też otoczył ciepłem w przygotowaniu tego smutnego obrządku. Cóż, każdy z nas musi kiedyś przez to przejść. Ja pamiętam pogrzeby w mojej rodzinie, mojego ojca pogrzeb w wieku zaledwie 66 lat, kiedy zmarł na zawał serca. Tak czasami bywa, ale jeśli wierzymy, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem, wówczas nie jesteśmy w ten sposób przygnębieni. I mimo śmierci w rodzinie, mimo śmierci osoby bliskiej, możemy iść dalej przez życie z nadzieją. I tego wam z całego serca życzę.
Gdyby świętej pamięci Karol mógł do was przemówić, szczególnie do swoich dzieci, Marii, Marcina i Anny. Szkoda, że nie doczekał wnuków, no ale będzie na pewno cieszył się pierwszym wnukiem. Nie wiem, kto wyprzedzi, kto będzie, z której strony ten wnuk się urodzi, ale w każdym bądź razie na pewno tego wnuka wymodli, czy wnuczkę w niebie. Tak czasami bywa. Więc o, który zajmie miejsce. Pamiętam, jak mój dziadek zmarł, moja mama, która była bardzo z nim tak związana, płakała bardzo, że już odszedł, a on jej się przyścił w nocy i mówi: nie płacz, ponieważ ja ci wymodlę w niebie pociechę. Wtedy urodziła się moja siostra, która chyba jest największą pociechą w całej rodzinie. No bo gdyby nie moja siostra, dzisiaj mama byłaby sama. Także Pan Bóg działa, wiecie, w sposób cudowny. I nie wiadomo kiedy i kto za tym stoi, ale wierzę, że wasz kochany mąż i ojciec, i przyjaciel wyprosi wam wiele łask, kiedy dotrze do Królestwa Niebieskiego, czego z całego serca mu życzymy. Gdyby mógł skierować do was ostatnie słowa, na pewno by powiedział: moje oczy są zamknięte, moje serce nie bije, moje życie się skończyło. Nie będę was więcej widzieć, ani słuchać waszego głosu. Wy byliście moim największym skarbem, moją nadzieją, moją miłością. Wasze życie było moim, a moje waszym. Czy powinno być inaczej? Czy nadal wasze życie nie jest moim? Czy nadal wasza miłość nie jest moją miłością? Czy kiedykolwiek pozostawiłem was w cierpieniu czy osamotnieniu? Pozwólcie, że uśmiechnę się, kiedy i wy będziecie się radować. Pamiętajcie, jestem waszym mężem, ojcem, przyjacielem. Kocham was bardzo. Mimo tego, że nie będziemy siebie więcej już widzieć na tej ziemi. Ale niech ta miłość przejdzie poza grób. Gdybym was pozostawił, wasz ból byłby bardzo przykry. Jednak od momentu mojego życia do chwili mojej śmierci starałem się wszystkim dać moc, ciepło, wiarę, miłość, dobroć, pokój. Wiem, że mnie nie zapomnicie. Chciałbym jednak, abyście mnie pamiętali przede wszystkim w miłości, którą będziecie się dzielić w gronie rodziny i przyjaciół. Dziękując wszystkim serca, którzy przybyli na mój pogrzeb, nie mówię wam do widzenia, ale do zobaczenia w Ojczyźnie Niebieskiej, do której mnie Pan powołał, a do której wy również kiedyś przybędziecie. Bliżej Jezusa będąc, będę się modlić, wdzięczny za waszą miłość i waszą dobroć. Nasz Pan powołał naszego brata Karola do życia wiecznego. Z wiarą i nadzieją polecajmy go Bożemu miłosierdziu. Prośmy Boga, aby Karol, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym, w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On nasze życie objawi w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdziesz, aniołowie. Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie. Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a piej zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca Domu
po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a piej zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste, boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie znasz zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a piej zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Karola i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu, a które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosierne nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przez 30 dni będą sprawowane msze święte tu w Kościele Świętej Faustyny Kowalskiej w intencji naszego brata Karola o godzinie 8:30 rano w dni powszednie, we wtorki, piątki o 7:00 wieczorem. Natomiast też dodatkowo i w niedzielę o 9:00 rano, 12:30 po południu i 7:00 wieczorem od niedzieli. Oczywiście będzie to już godzina 6:00 wieczorem według nowego planu. Więc to jest najcenniejszy dar, który chcemy złożyć na prośbę rodziny naszemu bratu Karolowi, żeby dotarł do radości Królestwa Niebieskiego. Tu jak przychodzicie do kościoła, w samym centrum widzicie figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego idącego do domu Ojca, który nas chyba najbardziej pociesza, ponieważ życie Jego nie skończyło się w grobie i nasze życie też w grobie się nie zakończy. Więc życzymy naszemu bratu radosnego spotkania w domu Ojca, a wszystkim Wam życzymy, aby Pan pocieszył po tej utracie. No cóż, On wie najlepiej, jak dotrzeć, tak jak dotarł do apostołów, niech również i do Was dotrze ze swoim słowem i swoją miłością. Za chwilę zabierzemy ciało naszego brata na cmentarz zmartwychwstania, złożymy w grobie. Pozostaną Wam wspomnienia z tego Jego za krótkiego życia, liczne zdjęcia. No cóż, dusza Jego niech uleci do nieba po wieczną nagrodę. Pan z Wami. I z Duchem. Niech nas wszystkich tu obecnych błogosławi, dalej prowadzi przez życie Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju z Chrystusem, ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię błaciero do litości zwodzi. Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tłamy. Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tłamy. Do kogoś mamy
nędzne dziatki, tylko do Ciebie, ukochanej Matki, u której serce otwarte każdemu osobliwie, nędzą strapionemu, u której serce otwarte każdemu osobliwie, nędzą strapionemu. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię pszenicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Żyj w pokoju.